Dobry wieczór raz jeszcze z Grodziska Wielkopolskiego. Podsumowujemy mecz Warty Poznań z Radomiakiem Radom. To 32. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Wynik 2-1 dla drużyny gości. I naszym gościem tej części konferencji prasowej jest kapitan Zielonych Mateusz Kupczak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I oddaję głos z prośbą o to, jak o podsumowanie spotkania. Myślę, że jak wszyscy widzieliśmy, no, dzisiaj stworzyliśmy sobie dużo sytuacji. Ale to Radom jak strzelał bramki po tych, można powiedzieć, kilku stworzonych. No i mieliśmy dzisiaj troszkę pecha. No. Były sytuacje, gdzie równie dobrze to ten mecz mogliśmy my otworzyć pierwsi, otwierając wynik spotkania. Słupek Adama Zrelaka. No, było troszkę tego pecha i na pewno mocno chcieliśmy dzisiaj zapunktować, bo przytrafiła się nam seria trzech przegranych z rzędu. Ale wyciągamy jakby pozytywy z tego spotkania i patrzymy jakby pozytywnie przyszłość na te pozostałe dwa mecze, na ten ostatni u siebie i na pewno dzisiaj bardzo boli ta porażka, ale no musimy to jakoś przełknąć. Dziękuję bardzo. Mateusz jest do Państwa dyspozycji. Proszę bardzo. Żabiejewska. Mam takie pytanie do Ciebie, bo warto wspomnieć z charakteru, ze przypadkiem silnego, walki zawsze do przodu, a tymczasem po tej drugiej pechowej bramce i interwencji Adriana. Mieliście taki moment przestoju, no przerwy, w zasadzie źle to wyglądało. Dopiero po przerwie wróciliście na wysokie obroty. Czyżby coś się zadarło w tej maszynie, takiej mentalnej? Nie, myślę, że to jest trudny moment ogólnie, gdy się też przytrafia taki błąd. Akurat Adrianowi w wielu sytuacjach nas ratował, dzisiaj się mu przytrafił błąd i mentalnie jest czasem ciężko się po takim czymś podnieść. No, mieliśmy, tak jak mówię, w pierwszej połowie też mieliśmy słupek, gdzieś tam sytuacja Sawicza, gdzie to myśmy mogli otworzyć ten, czy nawet strzelić szybciej tą kontaktową bramkę. Ale nie, tutaj jakby nie doszukiwałbym się tego, że coś się zatarło. Po prostu potrzebowaliśmy chwilę może czasu, nie było może w tym okresie jakichś sytuacji klarownych, czy za dużo sobie nie stworzyliśmy. Ale po przerwie powiedzieliśmy sobie, że wracamy jakby do naszej gry, do tego, że chcemy odwrócić spotkanie właśnie i pokazać ten charakter, że w takim trudnym momencie, bo przy 2-0 ciężko jest odrabiać straty, ale widać było, każdy chciał i był zaangażowany w to, żeby odwrócić losy spotkania i to się nam gdzieś tam z czasem udawało i myślę, że ten charakter gdzieś Warta mimo wszystko pokazała swój, że chciała odrobić za wszelką cenę wynik. Niestety się to nie udało, ale jak będziemy tak każdy mecz gdzieś tam te trudne momenty przechodzić i starać się właśnie odwracać tak losy spotkania, stwarzać sobie tyle sytuacji, to będziemy jakby, mi się wydaje, wszyscy zadowoleni później z tego, bo prędzej czy później ten wynik odwrócimy. Dziękuję. Tak, czego za ten moment straciliście 7 bramek? Podejrzewam, że chyba mniej straciliście przez całą rundę. Nie liczyłem dokładnie, ale na pewno tak było. Tylko to, czy przyczyną właśnie tego, że tak trochę gorzej to wygląda w obronie, jest to, że ta obrona inaczej wygląda personalnie. No po części sobie też pan jakby odpowiedział na to pytanie, bo wiadomo, że zawodnicy, którzy zastępują tych, którzy teraz powiedzmy mają jakąś kontuzję czy uraz, czy bądź są nieobecni, a grali cały sezon, no mają też swoją jakość i są bardzo dobrymi zawodnikami, ale jakby, żeby wszystko dobrze funkcjonowało, czasem też potrzeba czasu i akurat tak się wszystko złożyło, że przytrafiły się 3 porażki i przytrafiło się właśnie dużo takich absencji, gdzie z tej takiej, można powiedzieć, solidnej defensywy wypadło kilku zawodników i teraz ich nie ma, a cały czas jakby ze sobą jakby grali, współpracowali i to na pewno zrozumienie i taka jakby solidność i to, że nie traciliśmy bramy, na pewno z tego też się brało i teraz te zmiany się pojawiają i to może oczywiście być tak, że gdzieś zastąpią im zawodnicy i będzie wszystko dobrze, no a nam się tak przytrafia teraz, że nie dość, że gdzieś tam przytrafiają się pechowe, można powiedzieć, czy jakieś błędy, czy straty bramek, to jeszcze właśnie gdzieś ta absencja tych zawodników i trzeba się jakby docierać, można powiedzieć, z nową linią obrony. Dziękuję, nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo Mateuszu, dziękuję Państwu.